Hej. Kim jest? Na imię Michot. Kiedyś byłem marynarzem, ale teraz, jak sam widzisz, pracuję na tej farmie. Ciebie z kolei... Jestem ma... Nowy... Jeśli... Co? Chciał. Jak... Cza... Co? To wszystko z nią rozmawiałem, więc to też skipnę. Co? Okej. Okay. Dzięki za... Następnym razem w... On nic tutaj mi nie powie ciekawego. A, dobra, to nie to, że ja ukradłem. Wróć! Ja go nie okradłem. Ja nie jestem złodziejem. Ja szczura zabiłem. Ten bydlak szlachtuje nasze owce. Bo dla niego szczur to jest owca. Już sobie przypomniałem. Nic nie ukradałem. Dobra, idziemy na górę zobaczyć. Całkiem podobne, no trochę tak. Ale za to go okradnę. Jak nie chce dać mi szczura, to go okradnę. Zapisał jeszcze raz tutaj i spróbował ukraść. To jest ze skrzyni. Dobra. Ja źle pilnujesz swoich rzeczy, chłopie. Ale szczura pilnuje, skumany. Szczura upilnował, ale okradłem mu cały ten. Z tym już rozmawialiśmy, on tutaj chyba nic ciekawego nie miał. Jakie przepisy znam? Wszystkie. Muszę lecieć. Przetrzeć skórzu, no tak, przetarłem skórzu. Dobra, idę zobaczyć tutaj, bo z tego co wiem, wyczyściłem tą plażę. Widzę, że teraz jest chyba łódka z tym przewoźnikiem. Dużo jest tutaj takich szybkich podróży, chyba trzy rodzaje. Można pływać łódką, właśnie. O, fuck. Tak, mało mu skuszy zadałem. Dobrze, że nie jest zbyt skomplikowana walka z tym. Już zaczniemy. Niczego tu nie znajdę. Ale damage ma. Myślę, że sobie na razie dorujemy z nimi. Może później. Nie mam w ogóle punktów nauki. 5. Może dałbym w siłę i zobaczył coś. Broń obuchowa. 7 siły za mało. No właśnie. Może w coś zainwestowali. No to jest przewoźnik. On się ten krabopająk znowu zrespił. Jest coś do pogadania z tym więcej? Nie. Okej, zobaczmy zadania. Chyba wszystko zrobiłem tutaj dla koneserów. Dobra, to jest już z miasta. Gambit, króleczki. Dobra, to wszystko jest z miasta. Dark Dragon Lele. Witam, dzięki wielkie za follow-ka. Pozdrawiam Cię, witam Cię w załodze. Cześć. Okej, bo ja teraz przeszukuję sobie mapkę całą. I dobra, już pamiętam, gdzie miałem iść. Miałem iść za farmą, jest zejście na dół, miałem zobaczyć, co tam jest. Czy tam są potwory, które dam radę pokonać, czy nie. Ja te kroniki Myrtany to ja będę przechodził chyba najdłużej ze wszystkich, bo ja nie dość, że nie streamuję zbyt często i nie na każdym streamie to jest, to zaglądam jeszcze w każdy kąt, oczywiście. Taki urok tej gry. Ale całkiem fajnie się zagląda w te wszystkie kąty. Ale z reguły w większości grach tak robię. Także będzie trochę szukania tutaj. A na pewno sobie nie poradzę teraz ze wszystkimi przeciwnikami, więc podejrzewam, że w niektóre miejsca to i po dwa razy trzeba będzie chodzić. Na przykład nie wiem, czy teraz sobie poradzimy. Tutaj z tyłu. To jest! Tu trup jest! Czemu tu trup jest? Mała kosa. Niczego tu nie znajdę.
To za zagadka jakaś, czy co? Nie wiem. Nic tu nie ma. O nie, niebezpieczeństwo. No to raczej na tym poziomie nie dam rady tutaj wbić. Dobra, chociaż aż deścik ukradniemy i zobaczymy, co tutaj chodzi. Co tu chodzi? Wilk. Ubity. Ty, nie mówisz, że te wilki... wlazły tam na górę i zabiły... tego gościa. Husznik. Smuczy zębacz. A to na górze. O kurcze. To nieźle. No tu jeszcze jeden wilk jest. No naprawdę. Ktoś tego wilka ubi. Nie ma czego plądrować. No zobaczymy, co tu jest ciekawego jeszcze. Nie ma czego plądrować. Nic tu nie ma. Dobra, warto zapisać, nie? Przede wszystkim muszę poziom jeszcze wbić. Myślę, że w te kusze też warto by było coś dać, ale chyba na razie trochę siły się jeszcze poduczyłbym. Nie wiem, czy jeszcze za 5 punktów, czy już za 10. Mam nadzieję, że jeszcze za 5 będzie. Już tak pusto tutaj. O, coś widzę. Czarny wilk chyba. Dokładnie. Może czekajcie tego szczura. Szczur! Bany trochę gryzie. Ale nie jest źle. O kuźma. Wait. Zapiszemy. Nie wiem, czy dam radę, ale chyba powinienem dać. To są chyba zwykłe czarne gobliny. Za dużo nie biją. Ale ta kurza też im szału nie robi. Nie wygląda to jak lokacja dla mnie. Jakaś ścieżka w ogóle. Ciekawe do czego prowadzi. Ty, może tam coś jest ciekawego na końcu. Że wieża będzie. Jakieś nekromanty. O nie, Nemezis. O kurde, niedźwiedź. No to nieźle. Znaczy Nemezis to leśny ścierwojad oczywiście. Ta gra na bang nadaje się na Twitcha. Jest lekko... Co? Czemu? Nie jest. Cześć Vito. Hej. Kurde. Próbuję pokonać jednego, ale one biją taki damage, że jak zmisuje coś, ta walka z tymi ścierwojadami to nie jest taka do końca easy. O, szczura widzę znowu. Co tam wita? No, machaj, 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 machaj. Dobra. Ile mam HP? Punkty życia. 1 na 231. Dobra, 1 HP. To słaba zbrojka? Jeszcze nic nie mam praktycznie. To jest zbroja, którą chyba ukradłem w mieście. Lekki skórzany pancerz, albo kupiłem chyba, nie wiem.
Można kupić lepszą? No to może trzeba będzie. Ogólnie to trzeba iść stąd. Kiedyś jeszcze tu przyjdziemy. Myślę, że wszędzie, gdzie są znaki, uwaga, niebezpieczeństwo, to na razie chyba nie warto iść. A właśnie, z tym ulepszaniem też to właśnie widziałem to, byłem u tego płatnerza, ale jeszcze tam nie inwestowałem nic. Ja chyba za dużo hajsu nie mam. Wiem, że coś... Aha, miałem miksturę siły sobie kupić, już pamiętam. Wiem, że na coś zbierałem właśnie. Dobra, teraz tak, tu można iść do miasta, ale w lewo będzie jakaś plaża. Myślę, że tam na tą plażę jeszcze jedną zerkniemy, bo tam nie byłem. Szukamy na razie kłeścików. No i trzeba będzie za niedługo wrócić do miasta i zrobić tam... Wait a minute, da radę wejść tu na to drzewo? Dobra, nie da, myślałem. Ty właśnie, i co? Aha. Wróć. Miałem się przespać. Całą mapę kupiłeś, lepsza ze znacznikami kosztuje tyle samo co jest. No wiem właśnie, ale nie było chyba. Na samym początku ze znacznikami chyba nie było, nie wiem czemu. Ale dobra, bez znaczników może być też. Poradzę sobie. Mapa ze znacznikami to mapa ze spoilerami, jakby nie patrzeć. A tak to widzicie, niespodzianka będzie, gdzie pójdziemy. Ciekawe, co tam w tej jaskini jest, na górze też może zerkniemy. Głodniały topielec. Kusznik! Weź coś trafno, stoi przed tobą. Dobrze. No ale też właśnie, w karczmie, nie wiem czemu, ale miałem chyba tylko tą przez chwilę, ale później mi się też pokazała tamta, ale stwierdziłem, że jak już kupiłem, to już nie ma bata, nie będę drugiej kupować. Albo nie zauważyłem, albo nie wiem, albo nie miałem na początku. Bo ja od razu kupiłem w Silbach. Dobra, tu już w sumie nie ma co przeszukiwać więcej. Tu już byliśmy. Coś jest, tak myślałem. Jakieś smocze zębacze na górze czy coś ciągle łazi. Niebezpiecznie. Te gobliny jakieś nie umarły, czy co to tam było? Może jednego pełzacza? Jestem ciekawy, co tam w środku jest. Strażników polecasz? No ale ja chyba i tak w sumie do tego dołączę, do tej gildii, tak myślałem. Jakoś tak bardziej mi to interesuje. A znasz obie te frakcje, którą ten? Czy tylko właśnie tych strażników, jak grałeś? Dobra. Dlaczego one tak zapierdzielają w ogóle w tej WFT? One tak zawsze robiły? Mam widzę na górze ten krabopająk też. Że to jest chyba krab po prostu, ja go tak nazywałem krabopająkiem. Kurde. Bez sensu pomysł. Machać na boki i tyle, nie? Najlepsza taktyka. Na YouTube kupców do rozdziału trzeciego. Obecnie do tej pory zawiodłem się na tej gildii.
Strażnicy fajniejsi. Mówisz? Może lepiej do strażników faktycznie? Jak tam tak ciekawie. W sumie wszyscy grają pod tą gildię, no to nie wiem. Może warto pokazać coś innego. Ło! Nie zauważyłem. Ale dostał kryty, ładnie, na wejściu. Chciałem przeczytać, co tu jest, ale nic nie ma. Dobra. Nam na górę jeszcze można wejść, nie? Myślę, że trzeba będzie sobie darować to. Dobry. Coś mi tu dziwne dźwięki wydaje. By się miało zaraz na mnie rzucić. Widzę ten krab z góry. Która jest dłuższa na przykład ścieżka? Są też takie same. No to ten krab chyba. To widzę, czarne gobliny są. O kurczę, cieniostwora słyszę chyba. Dobra. Idziemy stąd. Był gościu, który mógł nas nauczyć w sumie wydobywania. Nie wiem, czy nie lepiej by było tak zrobić. Ale poziomu dalej nie wbiłem. Ile mam? Ty, no ale zaraz będzie, no. Niedużo brakuje. Chciałbym siłę sobie podnieść. To bym tam tego młota używał zamiast tego miecza. Bo to za nim radzie lecie na gildii jest takie niezbyt w porównaniu z tym, co musiałem zrobić jako strażnik. To żart? Okej. Znowu. Znowu jedna z tych chole... O, oh, fuck. Nie zauważyłem, że są dwie. Oczywiście nie zapisałem, tak? Dobra, na szczęście mam blisko save'a. Chciałem dojść do rozdziału trzeciego, mniej ciekawe. O, proszę. Skoro ci strażnicy tacy fajni, może... Może jednak. Dobra. Nie będę chciał wchodzić już do góry. Do środka. Idziemy tutaj jeszcze raz się kimniemy. Na tą plażę jak się idzie. No, to będzie tutaj, tak jak szedłem. Nie, nie, jeszcze nie robiłem żadnych zadań. Znaczy, to robiłem tylko tam, co jest zadanie z tymi długami. To tam wtedy od gildii jest jedna rzecz. A u strażników jeszcze nawet nie byłem. Szczerze mówiąc.
Trzeba wrócić zaraz do miasta, robić zadania tam. Nie wiem, ale ja nigdy jakoś tak po miastach nie lubiłem biegać i wyszedłem z niego, żeby sobie troszkę pochodzić. Rad rybaków? No jeśli tu są, nie mam pojęcia, no. Jak tu są, to idę. Ty, no właśnie, ja tam tego nie zauważyłem, bo ten zapierdziela właśnie jak poryty, a drugi tam stoi z tyłu. Kamuflaż, ty. To było specjalnie zrobione. Chciałem się cofnąć, bo mi tam ten wbieg. Rybacy nie są z tamtej strony miasta? Na tym, na plaży? A tam jeszcze jeden stoi. Ale chyba mogę zrobić sobie ten... zadania dla gildii i po prostu powiedzieć im, że... Znaczy, no nic im nie mówić, że nie chcę dołączać do nich, nie? Jak było w jedynce, że się robiło wszystkie Znaczy w jedynce, co ja mówię. Jak było normalnie w Gothiku. Zrobić sobie zadania i dopiero później nie dołączać do nich, tylko sobie wybrać gdzie. No to tak warto będzie chyba zrobić. Nic tu nie ma. Dobra, sejwik. Jeszcze jedna z tych cholernych stworzeń. Nie wiem czemu, ale zawsze mi śmieszy, jak te pełzacze robią. Tak podbiegają, tak rozkładają ręce, tak chill, nic się nie dzieje. Ziomek, chill. I zaraz podbiega znowu, nie? Kurde, niedźwiedź znowu. Co jest? Czemu w tej grze jest tak dużo niedźwiedzi? Jak dziwne. Na hita go ściągnę, albo na dwa. No! O właśnie. Jest poziom. O to właśnie chodziło. Bo tam wiem, że jest niedźwiedź. Między tymi skałami. Jakieś jaskinie, czy co? O, cmentarz! Będą zombiaczki. Są zombiaki. Najstraszniejszy etap tej gry. To się nie bało tych zombiaków. Jak on zapierdziela szybko. O kurczę. Zombie są potężne. No wiecie co, może sobie daruję te. Trochę dowalili im życia. Za długo by bić te zombiaki. Kiedy oni zrobią w jakimś modzie krwiopijcą, że sobie mogą podlecieć pod tą górkę, a nie muszą dookoła lecieć. Cała wysokość, nie mogą wyżej podlecieć.
Uwielbiam to w Gothicu. Uwielbiam, kiedy trafisz w ziemię, zjeżdża bełt, a i tak zabija. Dobre. Fajne to miejsce, no kiedyś tam pójdę. Kiedyś tam pójdziemy. Mam już siekierkę? Czy? Kurde, nie mam, no. Chyba niechcący sprzedałem. Ur! Tylko, że kreta szczur. Dobra. Leśny ścierwojad. Mój Nemezis. Myślę, że tu jeszcze kiedyś wrócę. Na razie zerkniemy tutaj i jeszcze dzikiem bym się zajął. Moje piękne staty? Proszę. Nic ciekawego. Szczerze mówiąc... No co on tak wolno skacze? Nie mogłem się wczuć jego dzika. Dobry. Nic tu nie ma. No to tu są rybacy, czy to są... Czy to znowu przewoźnik, bo widzę jakąś łódkę. Dobra, jest jakaś osada. Osada ścierwojadów? To jest, co tu robią ścierwojady? No chyba rybacy są. Podejrzewam, że kuszą na hita ich ściągną. A, to małe jeszcze ścierwojady. Sniper. Janik. Nic tu nie ma. Okej. Będą zadania chyba. Tak, tak, zjadły trochę. Ale to jest mój poziom, ten, hard. Bo jakby nie patrzeć, zawsze grywam na... O, chrząszcz. Zawsze grywam na trudnych poziomach. Miałem grać tutaj magiem, no ale się okazało, że jednak maga tutaj nie ma. Więc stwierdziłem, że dobra, to gramy dalej. I to jest poziom hard, że nie mam teraz punktów tylu, ile powinienem mieć. Jak na przykład grałem w tego, w Nostalgic Edition na najtrudniejszym poziomie, to tam mieliśmy tylko 3 punkty nauki za poziom, nie? Też fajnie się grało. Kto to jest? To jest jakiś podróżnik. Co? Czy my się znamy? Nie wydaje mi. Idź stąd. Co idź stąd? Tam se idź. Co za typ, ty? Ma imię, a nie chce ze mną porozmawiać. I dać mi questa. To nie fair. Jak żeś rogów po 5 HP? No... Nie tak większość. No ale nie ma co ukrywać, że szpon Beliara dużo zmienił, nie? Jak zdobyłem szpon Beliara, to pomogło. Ryba. Dobra, pójdę najpierw. Chwila. Do jaskini. Zobaczyć, co tu jest. Bo nie będzie tu wrogów, co? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Okej, to na klucz. Czy mogę pochodnie tak sobie podnieść? Nie. O, jakiś secret room jest.
co nowego? Jestem zajęty. O, no tak. Widzę, jak jesteś zajęty. Chłopie, questa byś dał jakiegoś. Czyli ta wioska jest bardziej właśnie chyba, jak już się do tej gili dołączy, tak? W tym trzecim rozdziale. Było kiepsko. Nic tu nie dostanę questa żadnego? Bierzemy tutaj teraz. Dobry. Osadniczka. Tu jakieś winko spróbujemy ponieść. Może nikt mnie nie zaciuka za to. Aha, nie mogę. Okej. Okay. Karin. Nie wyglądasz mi na rybaka, ani Sahary. Na marynarza. Co cię do nas sprowadza? Kim jesteś? Na imię mi Zachary i pilnuję, żeby ci wszyscy narwańcy nie skakali sobie do gardeł. Jesteś kimś w rodzaju zarządcy? Wolę określenie opiekun. Ktoś musi mieć oko na porządek i jakość pracy w ustroni. Jako, że prawie całe swoje życie spędziłem wśród rybaków i marynarzy, ludzie wybrali mnie opiekunem niemal jednogłośnie. Panują tu jakieś prawa? Nie spodziewaj się, że wydam cię straży, jeśli prewencyjnie obijesz czyjąś gębę. Ale jeśli położysz łapy na czyjeś własności lub ktoś przez ciebie zginie, nie licz wtedy na wyrozumiałość moją. Czyli co, można skopać tu wszystkich? Dodatkowy ekspik. Co możesz mi powiedzieć o tym miejscu? U stronie żeglarza, jak sam widzisz, chyba, że się rzucą wszyscy. Wielką osadą rybacką. Nie znajdziesz tu tawerny, kramów kupieckich i warsztatów. Co najwyżej parę skleconych z drewna chat i miejsce do ogrzania wychłodzonych kości. Zanim wybuchła wojna, wielu żeglarzy z kontynentu i Korinis zatrzymywało się tu na odpoczynek przed wpłynięciem do portu. Od kilku lat jednak miejsce jest wyludnione i służy tylko rybakom za punkt przeliczenia połowy. Co jest? Macie tu jakieś problemy? Oprócz grup błotniaków i topielców wałęsających się od czasu do czasu po mieliźnie, u stronie jest oazą spokoju. Ostatnio kręci się tu coraz więcej strażników, więc bezpieczniej być nie może. Nie sprawiają wam kłopotów? To, że inni narzekają na ich obecność, nie znaczy, że ja myślę podobnie. Jestem gotów zapłacić tę niewielką cenę, żeby ludzie pracowali tu jak należy. Właściwie to jest jedna problematyczna sprawa, której mógłbyś się przyjrzeć, o ile starczy ci odwagi. O, jest zadanko. To nie będzie zbieranie muszelek na plaży. Co to za sprawa? W skałach pod ruinami wieży mamy jaskinie ze składzikiem na towary. Jedna z odbyt jaskini była od niepamiętnych czasów zamknięta i nikogo nie ciągnęłoby to zmieniać. Kilka dni temu jakiś nowy zaczął się przechwalać, że znalazł klucz. Mówiłem mu, żeby zostawił sprawę i że niektóre drzwi po prostu nie powinny zostać otwarte. Niestety, następnego ranka drzwi były już uchylone, klucz w zamku, a po młodym ani śladu. Co gorsza, z dołu jaskini unosił się jakiś nieprzyjemny zapach i było słychać dziwne odgłosy, coś jak stuko. Może trzaskanie? Sam nie wiem. Głupio się przyznać, ale spanikowałem. Zamknąłem drzwi na klucz i po prostu uciekłem. Nie mówiłem nic pozostałym, żeby nie wywoływać paniki, ale zaczynają się pytania, a i mnie samego coraz bardziej sumienie gryzie. Spałbym spokojniej, gdybym chociaż wiedział, co się stało z tym chłopakiem i mając pewność, że nic nam z tej jaskini nie wylezie. Sprawdzę tę jaskinię. Trzymaj! Oto klucz do drzwi. Tylko pamiętaj, jedziesz tam na własną odpowiedzialność. Dobra. Co słychać? Ostatnio ciągle wieje wiatr. Jeszcze? No nie, nie jestem. Oznacza, mało w mieście robiłem rzeczy. Ryby dają chodu na otwarte morze. Chyba czas posyłać chłopców na dłuższe wycieczki. Muszę już lecieć. Trzymaj! Za niedługo pójdę do miasta i jeszcze porobię tam questy. Kim jesteś? Jestem Karin.
Karin. Karina. Wędrowna śpiewaczka. Chodzę z miejsca na miejsce, zabawiam miejscowych muzyką i śpiewem. Kobietom jest trudniej w tym zawodzie? Czy ja wiem? Powiedziałabym, że było raczej łatwiej. Ciężko w tym fachu. Tak mi się wydaje. Ale jak sam widzisz, to kwestia znalezienia odpowiedniej publiczności. To streamerki w tamtych czasach. Możesz wyjść z domu. I wykonywać proste prace domowe? Nie, to nie dla mnie. Czy to tak nie działa? Lubię poczucie wolności. Jeśli zechcę, mogę natychmiast udać się na drugi koniec wyspy, albo całkiem ją opuścić. Małżeństwo zabiera ci ten przywilej. Dość o mnie. Jest skała się tam z tyłu telepie? Daleko. Wyglądasz na strapionego. Siadaj w Słuchaj się w muzykę, ale ona nic nie śpiewa, ani nie gra. Czy coś słychać? O, słuchaj się w muzykę i sobie poszła. Dzięki. Chwila, zajrzę jeszcze do chaty. A, poszła pić. Nieźle. Jak obserwuje mnie. Kubany. Dobra. Roy. Ej, ty. Kim jesteś? Nazywam się Roy. Pewnie cię to nie zdziwi, ale pracuję tu jako rybak. A ty to kto? Marvin. Marvin, a to ciekawe. Nie widziałem cię tu wcześniej. Czego ci trzeba? Czym się tu zajmujesz? Handluję różnymi rzeczami. O, złoto, oczywiście. Jesteś członkiem gildii kupieckiej? Jeszcze nie zwariowałem. Składki, które musiałbym wpłacać do kantoru gildii, byłyby większe niż średnia kwota, którą zarabiam. A to by mi się zwyczajnie nie opłacało. Skąd w takim razie pozyskujesz swoje towary? Łażę po okolicy i zbieram różne rzeczy. Lub kupuję tanie i sprzedaję drożdże. Czasami też komuś Cwaniaczek. Pomogę, to dostanę coś w zamian. Co mogę u ciebie kupić? Wybierz, co ci się podoba. Cwaniaczek. Dobra, dawaj to. Nie, chyba starczy. O, pancerz jakiś ma. Opłaca się? Skórzany pancerz. Cześć Wojtas, hej. Lekki skórzany pancerz. No to teraz mam chyba ten lekki. Skórzany to robi różnicę. 700 sztuk, dobra, trzeba zapamiętać. Że 700 sztuk. Poszedłbym do miasta. Ale to jest taka sama cena jak u Płatnerza, czy nie? Opłaca się tutaj go kupić? Kupuj pan. Będę zadowolony. No dobra. Czekajcie. Zapiszę. Taka sama cena? Okej. Okay. Chwila. O kurczę, teraz to wyglądam jak koks. Trzeba posprzedawać te stare później. Mój mąż uważa inaczej. Hej, ty. Sven. Cześć, jestem tu nowy. Czego? Wygląda jakby był z gildii, nie? W ogóle, ten pancerz. Coś ty powiedział? To co słyszałeś, nie mam zamiaru się powtarzać. Lepiej odszczekaj to. No to już zaraz sprawdzimy. Pewien? Pokaż na co cię stać. O kurde, ale hita dostał. Ładnie wyrwał. Prawie 10 dopiero wstałeś na zdalne. To nice. Ty no, małe obrażenia robi. Źle. Dobra. Osadniczka, osadniczka. O do której żeś ty siedział? Liman. Liman to jest... Ej, ty. Co to jest? Kimie? Nazywam się Liman. Zajmuję się rozdzielaniem zadań pomiędzy tutejszych rybaków. Masz jakąś sprawę? Masz jakąś pracę? Chcesz nieźle zarobić? Zależy w jaki sposób. Pracuję tylko uczciwie i to, tylko... Chwila, to ja mam robotę dla niego? Więc jeśli lubisz cwaniaczyć, to żegnam. Wszystko w pełni uczciwie, nie bój nic. Jeden z członków gildii kupieckiej, handlarz Armar, chce nawiązać z tobą współpracę. Gildia kupiecka i pełna uczciwość.
Jakoś nie jestem przekonany. Coś tam było. Wszyscy tutaj są tacy krystaliczni? Tylko ja i Balni razem służyliśmy w marynarce. To dziś nie wyzbyliśmy się wpojonych nam tam wartości. I nie mamy zamiaru tego robić w przyszłości. Powiedz, co mi przyjdzie z tej współpracy? To ja do drugiej byłem i... Dałem o 7:20. Nie, ja zapomniałem o tym zadaniu. Nie znam nikogo, kto by źle wyszedł na współpracy z Gildią. Może i tak, ale na pewno nikt nie zachował przy tym niezależności. Pewny zarobek. Gildia nie pozostaje dłużna swoim członkom. Wspaniale. Kiedy sprzedaje ryby na targu, to też od razu dostaje pieniądze. Najemnicy będą pilnować twoich towarów. Do tej pory jakoś sam dawałem sobie radę. Ryby nie są zbyt łakomym kąskiem dla bandytów i złodziei, a odgonić parę topielcy to nie problem. Dobra, już dość usłyszałem. Z takimi opowieściami to lepiej iść do Balniego, nie do mnie. Chociaż też nie do końca, bo on woli wiarygodne historyjki. W każdym razie na mnie słowa za bardzo nie działają, a póki co... Oprócz gadania to nic. To trzeba skopać mu tyłek. Może mam zatańczyć i zaśpiewać. Co ty? Przeleżałeś tydzień pod stertą głazów, że takie pomysły przychodzą ci do głowy? Udowodnij mi lepiej przydatność współpracy z Araxos, dzieciaku. W jaki sposób? Ostatnio wysłałem jednego chłopaka na połów. Gnojek do dzisiaj nie wrócił, chociaż w tym czasie powinien dawno załatwić sprawę. Najgorsze jest to, że miał ze sobą bardzo wysokiej jakości sieć z haczykami, do której łapiemy największe ryby. O nie, pomińmy fakt, że może mu coś być. Cóż, jak dla mnie to jedyne wytłumaczenie opóźnienia. Pogodziłem się z faktem, że może nie być z nim wszystko w porządku. Tak czy inaczej, jego teren połowów to akwen w okolicach plaży na wschód stąd. Zaraz za tym masywem skalnym. Popłyń tam i sprawdź, o co chodzi. Jeśli żyje, sprowadź go z powrotem, ale przede wszystkim rozglądaj się za siecią. Bez niej nasze obroty spadną na długi czas. Jak leci? Ryby biorą, nie trafiamy na ork... Gościu, ryby w kieszeni nosił.